po jednym. Dobrze, Dawid, czekaj. Jak się nazywasz? Ile masz lat? Skąd do nas przyjechałeś i dlaczego wybrałeś tę branżę? Tę branżę to znaczy? Żartuję. Nie no, czym jest Slopduro? Wiedziałem, że zapytasz. To jest pierwsze pytanie. Slopduro, nie wiem, dla mnie to jest coś takiego, że mogę sobie jeździć trasę taką w bikeparku na przykład i robić na niej triki. Na rowerze takim enduro, trailowo, dostosowanym pod bikepark po prostu. Sztos. Czyli bez przerzutek i bez myk-myka, no bo tego się tak naprawdę tam nie używa. No dobra, no to odstawmy enduro, to było takie na rozgrzewkę. Odstawmy enduro, wróćmy do korzeni, bo zaczynałeś jako BMX-iarz. Tak. Zacząłeś jako BMX-iarz 10 lat temu chyba. Tak, ale na początku zaczynałem ja jeździć na MTB. Tak? Miałem... Pamiętam, miałem Octana, taką ramę, taka była taka w chromie z zielonymi napisami. Miałem tam sztywny widelec, taki czerwony, chyba NS-a jakiś. No. I zaczynałem... RNS był ten, tak, widelec, no. I zaczynałem na tym, a później jeździłem może rok na tym MTB, tak na flacie się uczyłem z ziomkami jakichś tam pierwszych 1.8, trójek i tak dalej. A później mój ziomek kupił BMX-a, przejechałem się na tym raz, zakręciłem pierwszą trójkę, zobaczyłem, że to jest 100 razy łatwiejsze i musiałem mieć BMX-a. No i później zacząłem jeździć na BMX-ie i tak jeździłem. No ale z BMX-em jest tak, że on jest łatwiejszy, ale potem jest trudniejszy, bo jest za mały znowu. Tak, na duże hopy jest łatwo na przykład, łatwo jest robić takie techniczne rzeczy. I ja się na przykład w tym zamknąłem, że robiłem dużo bar spinów, dużo foot jamów w kombinacji z tym, a na przykład jak miałem polecieć, pamiętam tą sytuację, jak my, chyba w 2019 miałem taki spoko sezon na zawodach, na skateparku i tak dalej, a miałem polecieć na pierwszą hopę u Dawida na dirt pikniku w Suszcu. I jak ja tam jakby wchodzę na najazd, patrzę na tą hopę, mówię, nie no, spoko, przecież sobie zjadę, polecę, no, nie ma problemu. A dobicie jest takie ogromne po zjeździe. A tam po zjeździe było dobicie, wyrzuciło mnie w kosmos i ja w ogóle chyba nigdy nie byłem na takiej wysokości z rowerem, jeszcze tym małym rowerem. Wyrzuciłem go od razu, jakoś doleciałem na nogi na to lądowanie, zbiegłem chyba, a już nawet nie pamiętam, czy się zsunąłem. I później drugi raz próbowałem i lecąc, zacząłem robić takie jakby bunny hopy w powietrzu. No wiem, i dziobaki. Takie dziobaki. Gdzieś tam w połowie potrafiłem zakręcić sobie bara i dalej taki dziobak. I uznałem, że takie loty to nie jest fajne. Później kombinowałem z tym, żeby mieć większego tego BMX-a. Jakby... To ja tak miałem właśnie, ja jeździłem całe życie na MTB, potem gdzieś się przerzuciłem na BMX-a na zimę, kurde, jeszcze bo w gimnazjum. Ale ten BMX był taki mega zrywny, za krótki, źle się czułem. I wróciłem od razu po zimie na MTB. Ale jak wsiadłem na BMX-a odzięta, to BMX odzięta jest właśnie tak, że wsiadasz na niego jak na streetówkę jakąś. Że on jest taki długi, nie musisz się przestawiać. Wiesz, robisz banego, nie wiem, jedziesz na MTB, to wiadomo, jak robisz banego, to masz pewne te drygi takie z MTB. Tak. I na BMX-ie musisz się ograniczać. I wsiadasz na ziętowego BMX-a, on jest taki mega długi i w ogóle nie czułem tej tranzycji między dwoma rowerami. I to było zarąbiste. No nie, no to ja przez chwilę jak zmieniłem ramę na właśnie dłuższą takiej, bo na początku jakby kupowałem coraz mniejsze ramy, no bo dłuższy, krótszy tylny trójkąt i tak dalej, mówię, będzie spoko pod rotację i tak dalej, ale jednak nie było tak spoko. No i zmieniłem sobie na dłuższego tego BMX-a, okazało się, że wszystkie sztuczki, które umiałem na tym mniejszym, na tym większym też się da, a jest trochę stabilniej, no i było spoko, ale jakby... Wtedy pamiętam, że jakby ostatnia zima na tym BMX-ie moim to była w początek 2020 i tam pojechałem sobie na Skills Park, tam super mi się jeździło, super sobie jakieś kombosy nowe odblokowałem i tak dalej. No ale później przyszedł COVID, jakoś tak wiedziałem, że nie ma zawodów. Jeszcze taki był przypał z tymi skateparkami, że nie można było chodzić na skateparki, a ja jakby przede wszystkim jeździłem na skateparku. No, ale to dobra, ja wiem zaraz co powiesz, ale do tego pytania sobie dojdziemy, cię wstrzymam, ale byłeś w BMX AV Teamie.
Tak. Czyli w jedynym polskim takim słusznym teamie, można by powiedzieć. No, mniej więcej. Który dbał o zawodników. Czyli miałeś w ogóle sponsorów i dobrze ci na tym BMX się szło na parku, nie? Na parku tak. Dostałeś się też do naszej podobno kadry Polski. Podobno. No podobno były te plotki takie chodziły, że w Polsce była kadra BMX, która się przygotowywała na olimpiadę. Tak, była przez 2 lata kadra BMX. Jak wygląda kadra BMX w Polsce? Bo te o różne historie, o różnych kadrach się słyszy i myślę, że ta BMX-owa to musi być największa patologia ze wszystkich chyba. Jak wyglądała, bo już jej nie ma chyba. No dokładnie. A olimpiady jeszcze nie było. Nie. No powołali chyba kadrę w 2018, z tego co pamiętam. Tam było 5 osób, może. Pamiętam, że wtedy tam dostaliśmy budżet, taki w sumie większy. I miało być za to pokryte jakieś wyjazdy. W ogóle wyjazdy zaczęły się nazywać zgrupowania. Pięknie. Zgrupowania kadry, gdzie to po prostu jechaliśmy na skatepark. No i co? I na tych pseudo zgrupowaniach, nie mogę tak mówić. Możesz tak mówić. Na tych pseudo zgrupowaniach to wyglądało tak, że zamiast jeździć na zajawie, tak jak zawsze jeździliśmy, nagle jakby z dnia na dzień chcieli nam wrzucić taki mocny trening, że jakby w ogóle niedostosowany do no wiadomo, każdy jeździ inaczej, każdy ma tam mindset swój i każdy inaczej się nastawia na swoją jazdę i wtedy jest spoko, a to było wszyscy wrzuceni do jednego worka i masz jeździć i jak coś nie wychodzi, to znowu nie, w ogóle takie, weszło takie ciśnienie i ten pierwszy rok w kadrze to nie za fajne było. Ale co za ludzie ogarniali tą kadrę w ogóle? To oni mieli coś wspólnego z BMX-em, ze środowiskiem? Kadrę przyjął AWF w Katowicach, z tego co kojarzę, bo tam jeździliśmy na badania, w ogóle mieliśmy badania wydolnościowe i takie jakieś różne rzeczy. I kadrą się zaopiekował właśnie AWF w Katowicach i z tej strony to było spoko, bo mieliśmy jakby fajne zaplecze na tym AWF-ie, ale że tak powiem, takim ostatecznym ogarem tej kadry zajął się taki ziomek, który nie powinien tego robić. I no i kurde, poszło trochę pieniędzy w błoto po prostu. Jak to zawsze u nas było. No, poszło no w sumie trochę pieniędzy w błoto. Mieliśmy wyjazdy, mieliśmy wyjazd na Puchar Świata na FIS do Chin, do Chengdu. I pamiętam, że ten wyjazd to było jakby my mieliśmy fajnie, bo mieliśmy ogarnięte wszystko, jakby opłacony samolot, to, tamto i tak dalej, wizy. Polecieliśmy do tych Chin. To było w ogóle pierwsza moja, no i ja pojechałem wtedy z Oskierem i z Teulem. I to była pierwsza nasza taka podróż gdzieś dalej, gdzie był taki konkretny jetlag i tak dalej. I my tam przelecieliśmy tak, że byliśmy o 6 rano na lotnisku w tych Chinach i w ogóle byliśmy sami sobie pozostawieni, jakby bez żadnego ogaru przygotowania wcześniejszego. Ten ziomek, który to ogarniał, dał nam wydrukowaną kartkę z bookingu, że mamy na ten adres jechać i tak dalej. No ale tam jakby nikt nie mówił prawie po angielsku, ciężko było się dogadać i my mieliśmy, akcja miała wyglądać tak, że przelatujemy, jedziemy sobie do hotelu, ogarniamy się i mamy treningi. No ale to był też jeszcze z tym potężnym jetlagiem. Wtedy, kiedy były treningi, to u nas była chyba jakoś 3 nad ranem, w sensie w Polsce. A to były treningi, czy tam na zawody jechaliście? Na treningi pod zawody już, okay. Te ostateczne. Okay. Jakby chyba później nie było w ogóle treningu. Mm-hmm. Bo na drugi dzień miały być zawody, czyli jakby to wszystko było tak okrojone, żeby być jak tam, jak najkrócej. Jak najtaniej. No tak. I to było tak, że my przelecieliśmy tam. No nie mieliśmy nic ogarnięte, musieliśmy sami sobie ogarniać ten hotel. W końcu nie ogarnęliśmy tego hotelu i z tymi rowerami, w sensie jeszcze w torbach, mieliśmy te rowery popakowane. Wbiliśmy się tam w ogóle na skatepark. Rozpakowaliśmy te torby, składaliśmy tam rowery, gdzie wszyscy mieli w ogóle poogarniane jakby teamy, jakieś zaplecze i tak dalej. Nawet Czesi mieli potężne tam zaplecze wtedy. Mieli kogoś, kto z nimi poleciał tam i im wszystko ogarniał. Jakby oni mieli być skupieni na jeździe. No ja jestem taki na miejscu też, no tak. Osoba.
a my musieliśmy sobie wszystko sami ogarnąć i my z takim też potężnym jetlagiem próbowaliśmy coś na tych w ogóle treningach pojeździć, ale to było bez sensu. No i później musieliśmy znowu ogarniać sobie hotel samemu, bo okazało się, że ten hotel, który ten ziomek odpowiedzialny za to zarezerwował, ten hotel nie istnieje. No. I okazało się, że go ci wyburzyli chyba pół roku temu, czy coś takiego było. I no i musieliśmy to sami ogarniać i później resztę całych tych zawodów tak samo sami musieliśmy ogarniać. I pamiętam, że była taka sytuacja, że wtedy były puchar, a tydzień później był chyba mistrzostwo świata. I to jakby było w tym Chengdu, ale przez to miasto miało chyba 100 km tak w linii prostej. Jasne, no. Bo Chiny. No wiadomo, no jak w Stanach to podobnie też jest. Nie? No właśnie. I po prostu ja byłem z Oskierem tam na tydzień, a później ten Teul został tam jeszcze na 2 tygodnie. I on był w takiej sytuacji, że on musiał chyba 16 km dojeżdżać BMX-em na treningi na Mistrzostwa Świata. Masakra. No nie, no i to tak wyglądało ogólnie. No mnie to zawsze średnio ciekawiło, bo do mnie dochodziły jakieś tam gdzieś z boku, jakieś informacje, kadrze, jakieś ten, ale kurde, nic jakichś konkretów z tego nie było. I tylko jakieś takie, konkretów. A szkoda gadać. Ciekawe, nie? Ale wreszcie cię dorwałem, to przynajmniej będę wiedział. No to jest jakby kilka takich sytuacji, a tam było tak naprawdę... No tak, no 2 lata, nie? No tak, to, a tych jakby zgrupowań naszych pseudo mieliśmy sporo, więc no było sporo sytuacji. Szkoda, no bo kurde, szkoda. Jest a był potencjał? Jak są pieniądze, zawsze jest potencjał. Tak. Wystarczy tylko faktycznie osobę ze środowiska, z doświadczeniem, nie wiem, no, jakiegoś starego BMX-owca, który może ma gdzieś AWF skończony i mniej więcej ogarnia, albo jakiegoś fizjo też, no jest to do ogarnięcia. Jest, i my znamy ludzi takich, co mogliby to ogarnąć, tylko ci ludzie pewno się nie chcą mieć nic wspólnego z naszym państwem, albo z ludźmi, którzy tam to gdzieś to tam kręcą. No, możliwe. Dobrze, dlaczego scena BMX umiera w Polsce? Jakie mam wrażenie, tak, no ja nie jestem w tej scenie jakoś głęboko, nigdy nie byłem, ale zawsze ją śledziłem i teraz mam wrażenie, że ona umiera. Mamy coraz więcej skateparków, a coraz mniej BMX-iarzy. Nie wiem, czy umiera, bo jakby aż troszeczkę się z tego wycofałem i nie obserwuję już tak na bieżąco, obserwuję tam kilku ziomali, ale wydaje mi się, że jakby miejsce BMX-a na skateparkach przejęły hulajnogi. No niestety. Jakby... No, ale też... może ci hulajnogowcy przejdą na BMX-a, nie? Może. No kiedyś pamiętam, usłyszałem taki tekst na zajezdni we Wrocławiu od takiego, no, takiego dzieciaczka dosłownie. To było chyba tam w 2019 czy coś takiego. Siedziałem tam na jumboxie i podjeżdża do mnie ten dzieciaczek i on tak mi prosto w oczy, że coś, tekst w stylu: ja, jaka siara, jest 2019, a ty dalej na BMX-ie jeździsz? I pojechał na tej hulajnodze. Ja tak w ogóle nie wiedziałem, co się stało. I nie wiem, czy to przejdzie na BMX-a, ale jakby też jakby zacząłem się wycofywać z tego BMX-a, no bo jednak skateparki u nas były takie... Miałem, w sensie chciałem jakby trenować, jeździć i coraz więcej, ale jak wystarczyło, żeby przejechać za granicę do Czech i zobaczyć, na jakim poziomie oni mają skateparki, no, a skateparki u nas, to była po prostu męczarnia. A jak zaczęły jeszcze co roku dochodzić te hulajnogi, gdzie później w zimę nie dało się na przykład na zajezdnie wejść i przejechać przez ten fortepian na manualu, no bo same hulajnogi tam były. W sensie mam kilku ziomali z hulajnogi, bardzo szanuję, spoko. Nie, no ale... sport sportem, ale jakby tak. Ilość dzieci to są ilość dzieci, nie? Chodzi właśnie o ilość dzieci i taką jakby masówę z tego, nie? Że Ryana wszyscy go kochają, nie? No właśnie, a jeździ na tym i na tym. No i na MTB. I na MTB. Dobra. I przesiadłeś się na enduro, bo COVID. Trochę tak, a trochę zawsze miałem zajawę na to. Miałeś jakby... zajawę na MTB. Słucham? Miałeś zajawę na MTB. Tak, jakby jak moi ziomale w ogóle się nie interesowali Crankworksem, to ja oglądałem, nie wiem, Rampage, Crankworksy i naprawdę to mega śledziłem, jakby chętniej oglądałem to niż czasami zawody BMX-owe. Pamiętam taki Crankworks, jak wystartował Emil, pierwszy taki, on był miał wtedy chyba takie białe obręcze albo fioletowe, taki 2017, coś takiego. A to Munich Mesh czy na Crankworksie? Na Crankworksie. A, no to pierwszy, to jeszcze dla specu chyba jeździł.
może coś takiego. Na takim czarnym rowerze z białymi chyba obręczami albo fioletowymi kołami, coś takiego. I ja w ogóle jak ja to zobaczyłem, ten przejazd jego, on miał takie triki BMX-owe, tych barów wszędzie narobił, to ja tak się tym zacząłem jarać, że na tym MTB można takie fajne rzeczy robić. Taką... Ale nie wszedłeś na slopestyle'ówkę, tylko nie. Wszedłeś na endurówkę, no znaczy tak. Slopdurówkę. No, pół na pół. Pół na pół. No bo też miałem taką akcję, że ziomek zabrał mnie kiedyś na, w 2019, pierwszy raz na, mówisz, na Srebrną Górę, tam wypożyczyłem sobie rower, pojeździłem z nim pierwszy raz i jakby jak ja zobaczyłem, ile ten rower zawieszony wybacza i jakby jak mogłem się wybijać ze wszystkiego i lądować gdzie chcę, gdzie na BMX-ie to wszystko bolało. No, i, trzeba się i nagle, tak, a tam po prostu się tak zajarałem. Jeszcze wtedy pamiętam, że to był mój pierwszy dzień w ogóle na endurówce kiedykolwiek i jeszcze wtedy dojechał Rod i Szymek. Gdzieś tam się złapaliśmy, jeszcze zrobiliśmy jakiegoś takiego fajnego, szybkiego lapsa. Już w ogóle byłem mega zajarany. Później jeszcze Rod zabrał mnie, pamiętam, z Zoką na Kasinę i tam też w pierwszy dzień w ogóle miałem mega zajawy, chciałem tylko jeździć na tym przez cały dzień. A później jeszcze skoczyłem sobie Arnolda, większość hop na właśnie tam za Rotem i też się mega zajarałem, że jakby, bo na BMX-ie nie latałem takich rzeczy. A na tym endurówce tak naprawdę zobaczyłem, że to takie jest wszystko przyjemniejsze. Jest, no. I jakby zacząłem dążyć do tego, żeby sobie kupić taki rower. No i po prostu... Ale myślałeś, że nie wiem, miałeś ten moment, w którym... Dobra, zostawiam BMX-a w tyle, idę na MTB. Nie, po prostu tak dla zajawy chciałeś sobie... Chciałem dla zajawy, nie miałem w ogóle czegoś takiego, że dobra, kupię endurówkę i nie będę jeździć na BMX-ie, bo chciałem cały czas jeździć na BMX-ie, ale jak dorwałem pierwszą endurówkę w marcu tamtego roku, to jakby no naturalnie to wyszło. No kurde, jeździłem tydzień, dwa, miesiąc na endurówce, później wsiadałem na BMX-a. Kurde, to już jakby nie było to, jakby dużo więcej fanu jeszcze jak zacząłem robić barspiny na endurówce, zrobiłem sobie to, tego barspin moda i tak dalej, zobaczyłem, że da się na tym robić takie triki, że w sumie jak na BMX-ie tylko trochę trzeba więcej siły użyć, to miałem dużo więcej fanu ze zrobienia na przykład barspina na hopie, na bikeparku gdzieś na endurówce, niż na przykład trzech barspinów na quarterze na BMX-ie. Jakby po prostu... Samo z siebie zrobiło to takie dobre wrażenie na mnie. Że prędkość, że kontynuacja jazdy i że sobie płyniesz dalej w dół, a tu sobie barspinka szczelisz. Tak. I jeszcze jakby dużym plusem znaczy, było... Znaczy mnie zastanawiał, bo sorry, ci przerwałem. Mnie na przykład zastanawiał, bo ja jeździłem całe życie na skateparku i dla mnie nauka rzeczy na skateparku to było jeżdżenie w kółko. Tak. Nie? Że jesteś, że wszystko jest tak, nie wiem, idealnie przygotowane pod naukę triku. Tak jakby... Że wiesz, wyskoczysz, nie wiem, na kłoterze, zawrócisz za chwilę i znowu atakujesz ten sam kłoter. I poznajesz ten skatepark i znasz każdy, gdzie jest coping krzywo, gdzie tak. Lepiej kicker działa no, i znasz to. Tak. Ale jakby w enduro znowu tego nie masz. Nie masz tego takiej powtarzalności nauki trików. No nie, no każda hopa inaczej bije. Każda kopa inaczej bije i to też jest takie ale może wciągające, nie? Może tak, bo jakby jeszcze dużą zajawą dla mnie było to, że ja mogłem sobie sam budować coś. Bo ja pamiętam, że skateparki w Polsce były no takie sobie i jakby widzieliśmy z ziomkami opcje, że na przykład tutaj dostawimy takiego subboxa, to się można zrobić na nim foodjama, jakiegoś nosepressa i tak dalej. No okazało się, że no nie można tego zrobić legalnie. A żeby... no nie da się, po prostu nie. Ma być tak jak jest i koniec. A tutaj coś mi nie pasuje, przerabiam to i śmigam sobie tak jak mi pasuje. I to mnie strasznie też wciągnęło. Spoko. Porozmawiamy o stylu. No bo jest, no są oczywiście skateparkowe asy BMX-owe, które mają styl, nie? Jest Tom Dugan, jest Chase, ale ty jeździsz jak Logan Martin, jak K Baldock, czyli jesteś maszynką do robienia trików. No tak się trochę tak. Czułem na BMX-ie. Nie, znaczy nie, to nie, że ja bym cię obrażał czy coś, bo może tak to zabrzmi, nie? Ale jakby ten styl, ten sztywny styl przeniosłeś coś na enduro. Czy ty pracujesz nad tym, żeby zgubić ten styl i dorobić sobie styl w jeździe, czy w ogóle tak. Nie zwracasz na to no, uwagę? No, zwracam na to uwagę jak najbardziej. Jakby barspiny, tailwhipy to już dla mnie jest takie...
spoko, fajne, ale na przykład dużo trudniej dla mnie jest właśnie zrobić gdzieś taką fajną poginkę, czy jakiegoś takiego skraba i tak dalej. I jakby... Zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze styl? No bo, nie wiem, jest na przykład Rogatkin, który zaczynał na BMX-ie i do dzisiaj no, nie złapał tego stylu i tam zawsze się z niego łacheleją wszyscy. No trochę tak. Trochę tak, ale Emil no, ocieka stylem, nie? Dawid ocieka stylem, Szymek trochę mniej, a mieli te same korzenie. I zawsze się zastanawiam, czy styl bierze się z pewności siebie na rowerze, czy z siły fizycznej, czy... Wydaje mi się, że to czego, jest nie? feeling roweru, bo pewność siebie na rowerze, to spoko, Rogatkin ma pewnie pewność siebie na rowerze, jak robi te twistery i tam triple whipy, no to musi być taka wyluzka, nie? Że tak wychodzisz, nie wiem, z bandy, z hopy, ze skraba i jesteś w stanie tak, nie wiem, wyłączyć jakby, mięśnie, wiesz, no, wiesz, jakby, wiesz jak styl jest, co innego jest czuć się na pogince i jakby, a później na przykład jak ktoś to widzi z zewnątrz, no. Wiesz, ty w głowie masz, że jesteś tak wygięty tak, w ogóle. Tak, zawsze ja się śmiałem z tabletopów, że no, najlepszy tabletop jest najlepszym przykładem. Zrobisz table, a nie, no pełny tabletop, ależ no. To, spaczysz na fotę, a tam ledwo powyżej 400, tak, tylko że no. głowę naciągłeś w albo wiesz, stronę polskie, koła. Polskie whipy teraz, że wiesz, wychodzą, skręcają głowę, a rower prawie, że prosto, nie? Tak, i no to było tak kiedyś. Nie, no ale whipa, takiego zwykłego whipa też nie umiem. Nie? Tak. Muszę do Szymka musisz na szkolenie przyjść. Muszę dociążyć koła. Musisz dociążyć koła, no. Nie, no ale styl moim zdaniem bierze się z takiego właśnie feelingu roweru. Jak ktoś czuje, że jest taki po prostu miękki. Ale też musi być rozkmina do tego. Że nie wiem, że tu se złamiesz kierkę, tu se nóżkę zrzucisz, ale że to jednak jest kurde, nie tak szarpnięte, to, kurde no... Jakby mi najbardziej stylowe takie rzeczy wchodzą wtedy, kiedy jadę tak na luzie i się nie zastanawiam. Tak jak na przykład, nie wiem, jechaliśmy dziś, no. teraz i zrobiłem takiego no, wiem, slajda psyk. Po tym. Jak wiem, że ja bym chciał to nagrać, nie ma opcji. No. Byłoby nie. sztywno, byłoby w ogóle nie tak, jak powinno, a jak jechałem tak na luzie i się nie zastanawiałem za bardzo nad tym, to jakoś wyszło po prostu. I to jest może ten styl, że taki luz. Jak przygotowałeś rower enduro do slopduro? Ile trików tam jest wsadzonych w ten rower? Trików? No, czy trików takich mechanicznych? To nie jest trudne. Ogólnie mam dwa rowery i na dwóch da się robić bar spiny i tail whipy. Wystarczy przeprowadzić przewód od przedniego hamulca przez sterówkę, a tylny hamulec i przewód od myka zawija się tak, że nie robi to problemu. Więc nie jest to, nie jest to jakaś duża modyfikacja. Singla. No ale to już mówię teraz drugi rower. A, w drugim okay. rowerze no tak, mam singla. No bo mam singla. Nie mam myk-myka. I mam crank stopa takiego lekkiego. No bo jakby tail whip na endurówce wymaga tyle siły, że trzeba go naprawdę mocno kopnąć. I przy każdym takim kopnięciu bez crank stopa prawie w 90% się obracają korby na opo. I później trzeba lądować na przykład z lewą nogą z przodu, jak jeżdżę z prawą. I to jest... No, sketchy. Sketchy. A wylądowałem ostatnio tak, że u Dawida na dropie tam na dziurze. Z płaskiego? Tak, robiłem tail whipa z dropa, pierwszego chyba w życiu i kopnąłem go, jeżdżę z prawą nogą z przodu, kopnąłem go i chciałem wylądować tak, jakbym miał normalnie korby, a korby mi się obróciły i jakby nogi mi wpadły w puste miejsce. O jest najgorzej. I no, była tam jajecznica trochę. Ale spoko. Dokręciłem crank stopa i zrobiłem. No ale ile jak go odciążyłeś? No bo też moje enduro waży no niestety 14-15 kilo, a twoje enduro 12? Nie, tak 13, pod 13 może? No też spoko może, w sumie, jak pierwsze dirtówki. Może pod 13? Nie, no przede wszystkim lekkie opony, bo to przy bar spinach, tail whipach i tak dalej ma duże znaczenie, jakby... Zrobić bar spina na oponie do DH z dętką w środku to jest męczarnia, a zrobić bar spina na oponie takiej, która waży 800 gram i dodać tam tyle mleka. Ile tylko trzeba. Tak, no, tak no, z dziebkę. Tak, no dwie łyżki stołowe. No to super się robi. Ale na BMX jeździłeś bez hamulców. Tak.
i nagle musisz zacząć jeździć z hamulcami i rozkminiać, kiedy je naciskać, kiedy nie i kiedy nie trzymać klamek. Ogólnie jak są takie trasy z hopkami, to większość czasu jeżdżę na dead gripie, w ogóle nie trzymam klamek. Jak jadę na tej whipa, to trzymam czasami od tylnego hamulca, ale jeszcze rozkminiam to, bo nie potrafię rozkminić, kiedy, jak robić tej whipa z hamulcem, bo nigdy tego nie miałem. I nie wiem, kiedy nacisnąć ten hamulec, czy właśnie od razu, czy w połowie, czy jak wraca ten rower, no bo i co, próbuję to rozkminić, ale dalej nie wiem i po prostu jakoś tak mi się dobrze robi tej whipy, że jadę z hamulcami, kopię tej whipa i nie wiem w sumie, czy je wciskam, czy nie. Coś tam się dzieje. Zobaczymy na wideo. Zobaczymy. Coś tam się dzieje, ale spoko mi się robi te whipy. Dobra. Czekaj, bo się aż pogubiłem w moich wszystkich pytaniach. Tyle ich było. No, a myślałeś, żeby slopestyle'ówkę wrzucić? No dużo no, bo osób... już masz, nie? Prawie, że. No to teraz tylko wywalić tylny damper i możesz już atakować crankworks. No. Ogólnie to... Zajerałem się rowerami zawieszonymi i jakby to jest dla mnie taka podstawa. Teraz jakbym miał jeździć na sztywnym rowerze, no to no nie za bardzo. Fajnie będzie no, słychać. No, fajna konkurencja. Nie, konkurencja przyjechała, widzę, kamperowa. Ale my mamy lepszego. Bestia. No, nasz ma więcej stylu. Tak. No i o czym mówiliśmy? O slopestyle'ówce. Aha, że na pewno jakbym miał mieć slopestyle'ówkę, to na pewno zawieszoną. A o taką ciężko. Ale nie wiem, czy bym chciał. Jakby jara mnie taka jazda po bike parku ze sztuczkami, niż na przykład, że znowu mógłbym sobie robić, nie wiem, 3-6 whipa do dwóch barów na tej slopestyle'ówce. W sensie fajnie, bo to są takie triki, które na BMX-ie robiłem no tak, no. I było spoko. Ale nie wiem, czy chciałbym znowu skakać na hopkach i tylko robić triki, bo na przykład mega jarają mnie takie trasy, jak jest właśnie w Dolnej Morawii, czyli tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie można sobie popływać na flow, zjechać całą trasę, w międzyczasie coś tam przejechać sobie po korzeniach, bo ten rower bez problemu daje radę, a jak są hopki pod sztuczki, to robić sztuczki prawie, że jak na slopestyle'ówce, tylko trochę więcej się siły trzeba użyć. I pięknie. A jakie plany na przyszłość? Czyli zostajesz na enduro? Tak, tak. Na BMX-a raczej nie wrócę. Nie? A jak powiedziałeś, nie, zadzwoniłeś do Awe i mówisz, no chłopaki, idę na MTB? Nie, jakby... No bo jak ja... miałeś paru sponsorów już, nie? Miałem, ale bo jakby ja jeździłem dla Awe w 2019 i pod koniec 2019 zrezygnowałem z Awe i poszedłem do Skate Pro. To no. Skate Pro to jest tam z Danii chyba firma i poszedłem do Skate Pro i w tym momencie, kiedy zacząłem jeździć dla Skate Pro, czyli w sumie w styczniu 2020, to w marcu już jeździłem tylko na MTB. I, ale nie mieli do mnie jakiegoś problemu, tylko w sumie pod koniec sezonu tam odezwali się, czy jeszcze mam zamiar jeździć na BMX-ie. Ja powiedziałem, że raczej nie, no i tam się po prostu rozeszliśmy pokojowo. No i pięknie. Tyle. A co byś polecił jakby osobom zaczynającym swoją przygodę z BMX-em albo myślącym o przesiadce? Czy w ogóle jest sens myśleć o tym? Z BMX-a na... No, na MTB. No bo dużo jest takich zawodników, którzy, wiesz, kminią, czy się przesiąść, czy nie, czy zostać na BMX-ie. Zależy, ile mają lat i jak plecy. No właśnie. No właśnie, bo u mnie to też właśnie... trochę się też męczyłem, no bo jednak jestem trochę duży. Na tym małym rowerku. Dlatego jeździsz na enduro rozmiar S? Nie, że na rozmiar S, bo mam M-kę. No i trochę się męczyłem z tym. W sensie, żeby pojeździć 3 dni na skateparku tak dobrze, musiałem trochę mocno cisnąć z ćwiczeniami i tak dalej, żeby jeździć bez bólu. A jak wsiadłem na endurówkę, to jakby nie było tematu. Jakby nie było tematu bólu pleców, bólu czegokolwiek. Chyba, że miałem glebę, no to tak. No to wiadomo, albo przetrenowanie. No właśnie, ale mega to. W sensie trochę się rozleniwiłem przez to, ale ogólnie wracam do tego z powrotem, żeby więcej ćwiczyć, żeby jednak cały czas móc jeździć. Czyli sport i birduro. I birduro. Dobra, dziękuję ci za rozmowę. Już? No co już? Bo zimno w sumie. No zimno i trzeba grilla odpalić i no. Jutro jeździmy i nagrywamy. Okej. Okay. To dzięki. Dobra.
teraz siadło z żółwikiem. Co? No, za pierwszym razem to.